Zakłada wyprasowaną koszulę. Nie afiszuje się na klacie logo Timberland. To dobry chłopak, a nie dziwka, zachować się umie. Na lewym nadgarstku Maurice Lacroix, Invictus Paco Rabanne na jego ciele, gdzie laurowy liść i jaśmin robią za serce. Przeczuwa, że wyhaczy wyjątkową pannę. Bierze ze sobą parę stówek i uderza w tańce. Kilka strzałów na starcie to norma. Łokcie na parze najwyższa, pora się porozglądać. Tak jak u Jotenera robi się tu kurwa warm up. Już fajna bomba, co piąta morda lata na prochach. Zlewa się obraz, a lokal przypomina labirynt. To drogie driny versus przemycony w kejzie spirit. Nie jedna dupa w jego oczach ma już miano dziury. Dobra zmiana tematu, przewyższył jakaś bogini. Prezentuje się jak Jacqueline Fernandez. Niewątpliwie każdy samiec ma na nią chrapkę. Na głowie miana spojrzeń, siadło jak trzeba. Wypatrzył ją tak jak Bergam z Bloomberga, kumasz. Kolejna setka w gardzie, to dzieła boy, a.k.a. przyczajony tygrys, ukryty smok. Krokiem pewnym do niej podbija. Po chwili okazuje się, że to spoko dziewczyna. Wpadła tu sama, bo nażłają ochota na drina. Ogólnie lubi taniec, ale raczej nie przegina. On mówi, że trochę wypił, lecz jej to nie przeszkadza. Zrobił dobre wrażenie, ma też dar przekonywania. Ona zaplusowała tym, że rodzina filarem, a nie dyskoteki, chłopaki ogólnie takie. Słowo do słowa i jest lepiej niż nieźle. On zaprasza ją do baru, teraz płyną razem, no i pięknie. Wtajemniczenia, kolejny level. Może to zasób na zachwał, skuteczniaka wędę. Może, bo w sumie czytał niedawno, że kobiety genetycznie ukierunkowane na bogactwo. Zresztą mało ważne, dzwoni po taksę. Zgodziła się od razu o popólne pożądanie. Przez chwilę pomyślała, że działanie, przemyślanie, czego się nie robi dla sam u niego w chacie. Bez pardonu propsuje i podziwia jej perfekcyjny mięśniowy tonus. W ostentacyjny sposób, wiadomo nie od dziś, świat jest pełen pokus. Pozytywnie nastrojony, korzysta z okazji. Jak orzeł na polowaniu, wbijasz pony w pośladki. Nie są na planie filmu, ale ciągle słychać klapsy. Jakieś rapsy w tle i szybkie zwroty akcji. Wiedział, że grzeszy urodą, teraz wie, że grzeszy mową i uczynkiem. Pozory mylą i to w sumie spoko. Jest taką rakietą, że się wiesza system. I to tyle, zbliża się final. Łapią głębokie oddechy jak rapery na majkach. Opadając sił, to była szalona jazda. Już po akcie cichnie muzyka, gaśnie lampa. Chciał coś wyszeptać do ucha jej, ale nie dał rady, był półprzytomny. Wtuleni w siebie zapadają w sen. Za oknem księżyc w pełni, deszcz kropi. Jutro nowy dzień, życie toczy się dalej. Choć tak naprawdę to nic nie jest pewne. Ciekawe co się stanie, czy wstaną razem. Bo ktoś jak Patrick Bateman ma zabójcze intencje. Nastąpi.